Hufiec ZHP Suwałki obchodzi swoje stulecie. Z tej okazji harcerze zorganizowali szereg uroczystości, a w niedzielę w Parku Konstytucji 3 maja odbył się apel. Były podziękowania i przemówienia okolicznościowe. Po raz pierwszy w historii suwalskiego chówca wręczono też odznaczenia zasłużone dla chówca ZHP Suwałki. Nadano też krzyże za zasługi dla ZHP. Obchody były świetną okazją, aby spotkać się i powspominać. Harcerstwo to był i nadal jest nasz drugi dom, mówili odznaczeni. Dom to ojczyzna, język, przynależność, dom to przodkowie nasi, dom to wspomnienia z dzieciństwa, dom to wiedza szkolna, pierwsze przyjaźnie, obozy harcerskie, na randki bieganie. Dom zabieramy ze sobą, gdy go opuszczamy. Jesteśmy nim napełnieni na resztę życia. Tak, absolutnie tak. No i jakbym wróciła do domu. Teresa Suproń, komendantka Kręgu Seniorów imienia Batalionu Wigry w Suwałkach. Przede wszystkim grono ludzi dobrych po prostu, zawsze uśmiechniętych i chcących coś robić dla innych. Ja się z tym dobrze czuję po prostu i no, lubię. No. Na co wspominam? Na przykład prowadziłam kuchnię taką wojskową, kiedyś gotowałam. No to największym wyzwaniem dla mnie było ugotować kisiel, to nie, ale umyć po tym kisielu. To do tej pory pamiętam, co ja wtedy wyczyniałam. Żeby... Irena Krzywicka, harcmistrz. Pierwszy raz do harcerstwa wstąpiłam w 1948 roku. Prowadziłam drużynę harcersko, a później zuchowo w szkole numer 6. Harcerstwo dało mi wszystko. Towarzystwo, przyjaciół, znajomych, także trudno się oderwać, nawet już mówię w domu, że nie, ale jednak stroję się i wychodzę. No i teraz dalej funkcjonujemy tutaj w przychówcu. Tegoroczne obchody są wyjątkowe, mówił Kamil Sokołowski, komendant chówca ZHP Suwałki. Nasz 2018 rok jest rokiem wyjątkowym. W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. Obchodzimy rocznicę pierwszego zjazdu ZHP w Lublinie, który też w tym roku obchodzi setne urodziny. I w Suwałkach 1918 rok, mimo że dalej byliśmy pod okupacją, powstała pierwsza drużyna harcerska tutaj w Państwowym Gimnazjum. Czasy były trudne. Wielu naszych braci harcerzy brało udział też tutaj w Powstaniu Sejneńskim. Powoli budowaliśmy się. Potem przyszły te czasy trudniejsze, czasy, gdzie rozwiązano nasz związek. Mimo to rzesza instruktorów harcerzy dalej działała. Odbudowaliśmy to harcerstwo. W latach 70., 80. w Suwałkach było kilka tysięcy harcerzy, dzisiaj jest nas około 350 i systematycznie, powoli zwiększamy naszą liczebność. ZHP jest organizacją pozarządową, która podejmuje się działalności charytatywnej, kulturalnej, oświatowej i wychowawczej. Ważnym aspektem inicjatyw jest kształtowanie tożsamości młodego człowieka przez rozwój patriotyzmu. Imprezę zakończyła uroczysta gala w Suwalskim Ośrodku Kultury, gdzie rozdano statuetki przyjaciół chówca.